Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób, gdzie chcesz, jak chcesz, zupełnie za darmo. Żubr europejski to majestatyczny ssak, który wywołuje podziw swoim masywnym ciałem i potężną postawą. Samce tego gatunku są znacznie większe i silniej zbudowane niż samice, co dodatkowo podkreśla ich dominację w świecie zwierząt. Charakterystyczną cechą żubra jest jego krótka szyja, duże podgardle oraz rogi, które są krótkie, ale masywne. Ciało tych zwierząt pokrywa gęste futro o barwie rudawej i szarobrunatnej, które zapewnia im doskonałą ochronę przed zimnem. Grzywa, przebiegająca wzdłuż brody i podgardła, Dodaje im jeszcze większej majestatyczności. Żubry to zwierzęta o silnym instynkcie stadnym, żyjące w grupach, choć starsze samce mogą prowadzić samotniczy tryb życia. Są aktywne zarówno w dzień, jak i w nocy, a ich głównym zajęciem jest poszukiwanie pokarmu oraz kąpiele w błocie i kurzu. Żubr europejski imponuje swoimi rozmiarami, długość ciała może osiągać od 240 do 350 cm. A masa ciała dochodzi nawet do 1000 kg. Samce są zauważalnie większe niż samice, osiągając wysokość w kłębie od 160 do 200 cm, co czyni je jednymi z największych przedstawicieli dzikiej fauny Europy. Ich długość życia wynosi około 35 lat, co świadczy o dobrej przystosowalności do warunków naturalnych. Ciało żubra charakteryzuje się nie tylko imponującymi wymiarami, ale również specyficznym ubarwieniem futra. Które zmienia się z rudawego na szarobrunatne, w zależności od pory roku. Żubry są roślinożercami i ich dieta składa się głównie z traw, ziół, liści, a także korzeni i pędów drzew. Szczególnym przysmakiem dla nich jest kora jesionów, chociaż unikają kory drzew iglastych. Te wielkie ssaki odgrywają kluczową rolę w ekosystemie, ponieważ przyczyniają się do rozprzestrzeniania nasion wielu roślin i zapewniają kontrolę nad roślinnością. Pomimo swoich imponujących rozmiarów, żubry mają naturalnych wrogów, wśród których znajdują się duże drapieżniki takie jak wilki, chociaż dorosłe osobniki dzięki swojej sile i rozmiarom rzadko padają ich ofiarą. Głównym zagrożeniem dla żubrów są działania człowieka, w tym polowania i utrata siedlisk. Naturalnym środowiskiem życia żubra europejskiego są przede wszystkim lasy pierwotne, bogate w bagna i różnorodną roślinność, które zapewniają im dostatek pożywienia i schronienie. Historycznie obszar występowania żubrów obejmował zachodnią i środkową Europę oraz obszary Kaukazu. Jednak obecnie te majestatyczne zwierzęta można spotkać głównie w rezerwatach i parkach narodowych, takich jak Puszcza Białowieska czy Bieszczady. Ochrona i reintrodukcja żubrów pozwoliły na częściowe przywrócenie ich naturalnego środowiska życia. Żubr europejski należy do gromady ssaków, rzędu parzystokopytnych co wskazuje na charakterystyczną budowę ich kończyn. W ramach systematyki biologicznej, klasyfikowany jest w rodzinie wołowatych, co podkreśla jego bliskie pokrewieństwo z innymi dużymi roślinożercami, takimi jak krowy i woły.